My Army, czyli moja armia, tak, kiedyś to wojsko, klocki, blocki, zestaw, baza wojskowa, 251 elementów od 6 roku życia. No i będziemy składali taką dużą bazę wojskową, będziemy mieli jakiś pojazd powietrzny, radar, tak, no duży budynek, wieżę jakąś taką, stróżówkę, tu jakieś działo, no i małego jeepa, może jakiś Willis. Generalnie taki całkiem uroczy zestaw z My Army. No i oglądamy, co my tutaj będziemy mieli za klocki. Ale jeszcze zanim przejdziemy, to obejrzymy sobie inne. Tu mamy dzisiejszy produkt. Bardzo dobry zestaw ciężarówki z fajnym szkieletem paki. Tego nie znamy, nie składaliśmy go. Super zestaw, ponieważ widziałko się obraca na bok, góra, dół, odsłaniane te klapy. Świetny zestaw. Chyba nie było, nie kojarzę, nie, na pewno nie było. Też nie mieliśmy. I tego chyba też nie było. Generalnie z My Army parę rzeczy jeszcze byśmy musieli poprosić, żeby pokazać. To mnie intryguje i to, żeby wam pokazać. Całkiem duże zestawy. Generalnie te klocki wojskowe są niezłe. Mieliśmy kiedyś przypadek, że czołg nam się nie złożył tak jak trzeba, ale ostatnie te zielone naprawdę wszystkie były fenomenalne. Więc myślę, że będą fajne klocki. Jeden worek, drugi. Trzeci, czwarty, pięć worów aż. Dużo, dużo elementów. Instrukcja. Zobaczmy sobie, jakie tu mamy znaczki. Mamy jakieś na monitory komputerowe. Army Base, tak. Tu jakieś tajne kody. No, informacje, że to jest baza wojskowa. Gwiazdy, tak. Trochę z elementami się kojarzą. I tu mamy oznaczenia. Oznaczenia dla pojazdu wojskowego. Powiedzmy, że to będzie samolot, dlatego będzie quad bardziej niż jeep dla quada wojskowego. I tutaj mamy oznaczenia dla tej naszej jednostki wojskowej. I takie oznaczenia właśnie. I oglądamy części. Coś nam się rzuci w oczy ciekawego. No mamy tak, co my tu mamy? No mamy na pewno beretkę fajną dla ludzika i czapkę z daszkiem, tak, z rondem. Oraz mamy taki kask, tak, dla wojskowego, takiego tutaj o tego wojskowego właśnie, już łapiemy ostrość. Więc takie ciekawe elementy. Oglądamy dalej, już widzę broń. I mamy świetne, ciężkie gabaryty broni. Taka spluwa. Same takie karabiny. Same duże kalibry. Drabinki. Te drabinki, gdzie my je tu będziemy mieli? Tu będziemy mieli, przy wieży. Tu są drabinki. No tu jakieś takie całkiem fajne rzeczy. Oglądamy dalej. I tak, przeźroczyste w osobnych tutaj woreczkach strunowych. To się chwali. Zawsze jakbyś miał coś porysować, to mamy to osobno zamknięte. I mamy naszych wojskowych, tak? Jeden żołnierz wygląda w ten sposób. Drugi żołnierz. Zobaczmy, ma inną buzię, tak, takie jakieś oczy podkrążone, albo powiedzmy, że to są barwy, tak. Tu ma minę, a tu ma znowu barwy takie pod oczami wojskowe, żeby go nie było widać. I tutaj trzeci. Trochę miny mają inne. Trzy ludziki są. Kolejny worek, już zaraz. Tu jeszcze jedno szkiełko nam się tutaj schowało. Czy coś tutaj takiego wartego uwagi? O, trochę nietypowy klocek. Trzy rzeczy jakby do podnoszenia.
Jakiś tak jak worek z piaskiem, tak. O, mamy ten radar. Tu go widzimy. Radar jest. I jeszcze ostatni worek, taki maluchy. I tu mamy takie maleńkie klocki, chociażby takie jak światło wyglądają. Czy my je tu gdzieś widzimy? Takie oświetleniowe. Na pierwszy rzut oka tego nie dostrzegam. Natomiast mamy takie oświetlenia. No świetnie wyglądają generalnie te spluwy. No i takie klocki tu mamy. Broń jest taka, więc przypuszczalnie ta broń, która tu jest pokazana, trochę inne końcówki tej broni są, to będzie może ta broń, nie wiem. Chyba, że gdzieś tutaj jeszcze będziemy mieli. Trzy ludziki są. Tak to generalnie wygląda. Zobaczmy sobie jeszcze instrukcję. Od czego my tu zaczniemy? Zaczniemy od składania naszego pojazdu powietrznego. Tu do tego miejsca mamy złożonego, tak. Potem szybki, mały modelik, malutki dla quada z taką tutaj rakietą. Potem wieżę strażniczą. Tutaj mamy działko, tak. No i tu już główna ta baza, kwatera dowodzenia z komputerami, widać tam było dwoma, ze schowkami. Parter mamy gotowy, tutaj pierwsze piętro, zaczynamy budowę. Drabinki, o, drabinki będą właśnie nie tylko w wieży, ale też tutaj. Tak, karabiny. No i sam dach z tym, z radarem. No tu mamy montowanie radaru. Tak, ustawienie całości, ostatnie dopinanie działka. I tak będzie wyglądała cała baza nasza. A tu jeszcze mamy inne klocki z serii. Możemy sobie jeszcze je obejrzeć. To będzie składane dzisiaj. To już widzieliśmy nie tak dawno. Super, generalnie bardzo polecam zestaw. Nie znam. Świetny zestaw. Nie kojarzę. Nie znam. Super zestaw. Super zestaw jeszcze ze światełkami ten Apache jest. Nie widzieliśmy tych. Całkiem fajny zestaw z obracanym działkiem w równie rakiet. No i tych dwóch ostatnich nie składaliśmy jeszcze. Może kiedyś się uda pokazać. Tak to wygląda tutaj na obrazkach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po złożeniu. No i to jest taka baza wojskowa. Duży zestaw, bo 251 klocków od 6 roku życia. Ale to zawsze można z asystą rodzica wcześniej budować i warto wcześniej budować. Bo im wcześniej będziemy sami budowali z dzieckiem, to wcześniej dziecko samo potem zacznie tworzyć własne, tak? Własne budowle, projektować po prostu. Całkiem fajny zestaw się wydaje. Dziękujemy Klocki Blocki, Icon Poland za dostarczenie produktu do pokazania. My Army, baza wojskowa. Taki oto zestaw. Dzięki.